kolejny dzień, nie wiem, który już zamienić, ale na pewno któryś tam. Idziemy na wschód słońca. Piękny, piękny, piękny. To chyba najfajniejsze, jak się przyszli, to jest pełno ludzi. No oni tutaj... Jasia, jak zobaczyła, to mówi, co, ile ludzi stało na wschód słońca. W sumie to nie wiemy, na co oni czekają. Na ryby chyba. Każdy ma wiaderko, więc chyba stoją i czekają na ryby. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kto tu śpi sobie rano, tak? Stajemy, już słoneczko stało. Halo. Dobra. O, czekam na śniadanko teraz. Byłem na wschodzie, popływałem w basenie. Tak można żyć. Pada. I bardzo, kurwa, dobrze. Ale pysznie wyglądają te śniadanko. Patrz, a pankejki? Okej. A ja nic nie mam, jestem na diecie. Jesteś doktor Queen. Gotowy jestem na poznawanie tego kraju. Właśnie oblałem test na muzułmanina. Chciałem przeskoczyć ten rówek z wodą. Zrobiłem rozkok i zapomniałem, że to jest pewne ograniczenie. Jak się wypiędu. Że łapy nie złamałem. Czyli skakanie w sułtanie nie jest kurde najlepszym pomysłem. Co? Nie. Śmieję się, bo masz obszaną sukienkę. A ty to na dole. Naprawdę, bekę z ciebie mają. No jak mają bekę? Też będziesz miała taką feretę jak ja? Tylko mniejszą weź, to jest za duże macie. No przecież nie ma innego rozmiaru. A to jest... Kijanek w ogóle, czy cholera wie, czy wygląda jak polskie kijanki. Zobaczcie. Go, go, go! Fight, fight! Jesteśmy w jakimś takim bardziej centrum. Chyba wieża ciśnień. Ale... Koniec drogi. Gorąco jak cholera. A żeśmy dzisiaj wyszli szybciej. Nie o 12. Ryś się zarządził szybciej. Asia już jest też, się zrobiła na muzułmankę. A. My life is my life. It's my life, my world.
A tutaj odpadownia. Butelki plastikowe. Nie wiem, co z nimi robią, ale wiedzieliśmy, że wykorzystają jeszcze je 6 razy, zanim nie wiem, co z nimi zrobią. Krysiu, tam idziemy. Jutro chcemy jechać takim ekskluzywnym autobusem. Jeszcze żeśmy tak nie podróżowali po Afryce. No, zobaczymy, czy nam się uda załatwić bilet na jutro. Zdaliśmy. Jestem z nas dumny, bo 3 km. Szliśmy 3 km 400. Ale z powrotem już jedziemy. Jest dopiero 11. Asia, jako prawdziwa muzułmanka, to jest ofis. Kupujemy bilety. A pan też tu będzie kupował? Ja nie wiem, może drugi. A dobra, spoko. Hej, muzungu, po ile do Aruszy? O. Napisz promocję 50% tani. Narobi, Mamuma, Arusha, Maszucha, Tanga, Rambo, Bango, Srango, Trango, Samango, Mambo, Soni. Jedziesz, Rysiu? Dobra, jedziemy bez Rysia. Skakuj. A ty gdzie jedziesz? Z trzech wsiądziemy tu przecież. Jechałeś w 6, kurde, a w 3 nie możesz pojechać? Kurwa, ty jesteś, Allah się po... Bacia, bacia. W tamtą stronę. Nie chłodnie jakoś tak? Zrozę. Miałeś rację, to na tu u góry śpi, nie w pokoju. A rybeczki trochę spróbowałem, dobra, bardzo dobra. No, po małej drzemce, Rysiu był kupić rybkę, to sobie podjadł. Ja też trochę od niego skubnąłem, nawet spoko. Ruszamy zwiedzać starą część tego miasta. Jakiś stary port, 500-letni baobab. Ponoć ma jakąś magiczną moc. Szukamy teraz, to jest 5 km, nie będziemy tyle szli, więc szukamy jakiegoś tam tuk-tuka, sobie poszukamy. Kiedyś tu Niemcy rządzili w ogóle. Tutaj Niemcy handlowali murzynami. Rysiu archeolog. Ej, ładny zamek. A może wejdziemy zobaczyć? O! Co? No. Chodźcie, za mną. Rysiu. Koni nas murzyny. Uciekamy, Rysiu. O. No ticket. Hitler to kurwa stajdą. To jest kurwa nasze, żadnych tykietów. Nie będę ci płacić. Czekamy z zamku. Pan chciał od nas pieniądze, ale chyba nas nie gonią. No bo jak wchodziliśmy, to nas wpuścił. Tak. A potem... Dawaj, piętaszku, idziemy. Biedaki, cebulaki,
Jedziemy wszyscy. A ty się posuj trochę, Rychu. A też jedziemy wszyscy? No a ja co, kurde? Ten się kurwa zarwie. Ty kurwa, no przecież posuńta się. Co za gnojek ty? Jeszcze ty jedziesz. Córeczkę jedziemy. Ja już tam się zostaję. Kilometrów tak zleci jak z bicia. Najlepiej dowiedzieliśmy się, że... Jak co? Trzeba wejść na zamknięcie. Przyjechaliśmy i się okazało, że wejście kosztuje ile? 20 zł. Ale 20 zł? Jeżeli ruiny jakieś zamku, to taka tu nic nie ma. No. To 4 schody do góry i... No co tam jest? Wycieczka na zamek skończyła się tu na leżance. Nie, nie rozkroi na mnie, nie zrobi to. Mama, ananasa, ale obierz nam i pokroj. Kisy. Idziemy, tu będziemy u was mieszkać. O, Rysiu będziesz szył. Ja będę szył, Rysiu. Kroi. Dawaj, do roboty. Hej. Tak zwaną przerwę ananasową. Rysiu zarządził, żeby pan pokroił ananaska. No woda, jeszcze tu odpływu chyba nie widziałem. A patrz, jak tam ładnie zielono. Jakie łapki. No mówię, miejska ta. A jaki syf ładny na plaży. Dajcie tutaj zdar przyjeżdżają, bo są najpierw. Tak wyczytałam. Co słyszą, Rysiu, ale śmierdzi niemiłosiernie. Co to jest? Nie wiem. Śmierdzi rybskami. Asia próbuje odebrać tę sukienkę po raz drugi. Nic nie zrobiła z nią na pewno. To by od cholery to było. A tak to cipa. Porozpindelane. Stawili, biali, jeżeli nie przypilnowali. Nocne rozmowy Polaków. Nocne Polaków rozmowy. Chronić się przed komarami. Jak się chronić przed komarami? Jesteśmy cali, opierniczeni. Miejsce jest wyjebane w kosmos, ale kurde, wow. A tak naprawdę jutro o 6 rano ruszamy dalej. Nasza trójka. Było nas trzech, ale w każdym nas inna krew. Dla komarów nie było to różnicy. Opierdalały nas całą noc. Rysiu, jesteś gotowy jutro na podróż? Oczywiście. 300 km. Wstajemy za 15.06. Za 15.06. Let's go! Na siedzenie kładę i jadę. Jedziemy, gdzie idziemy? Luszotto. Do Luszotto, ponoć fajne miejsce, największy wodospad. Zresztą jak w fundacji sprzedawałem nie obraz. Nie wiem, największy. Tak mnie nie połaną, będziemy tak sprzedawać. Bęk!